Dzień dobry, mili. Dawno żeśmy się nie widzieli, bo aż tydzień czasu temu. Wpadłem na dosyć ciekawy pomysł. Zauważcie jedną rzecz, że karta kosztuje, powiedzmy, w zaokrągleniu na Mazowsze około 200 zł. Są okręgi, gdzie kosztuje mniej, są okręgi, gdzie kosztuje więcej. I teraz wyobraźcie sobie, że są ludzie, którzy przez te 365 dni w ogóle ich nie ma na rybach. Są ludzie, którzy są raz, kilka razy, kilkanaście, kilkadziesiąt, a są ludzie, którzy są kilkaset razy, powiedzmy codziennie. I czy to jest sprawiedliwe, że człowiek, który jest codziennie na rybach, a tym bardziej człowiek, który eksploatuje naszą wodę przemysłowo, hurtowo i dla zarabiania pieniędzy, czyli dla własnych zysków, i płaci tyle samo. Czy to jest sprawiedliwe? Zastanówmy się, czy wysokość opłat nie powinna być uzależniona od ilości wyjść nad wodę. Mili, weźmy na przykład przykład podatku gruntowego. Ludzie, którzy wykorzystują powierzchnię jako mieszkanie, płacą inny podatek gruntowy. A inny podatek jest naliczany, gruntowy, w momencie, kiedy wykorzystujemy coś na działalność gospodarczą. Zatem zastanówmy się, czy ludzie, którzy prowadzą działalność gospodarczą na bazie naszych wód, nie powinni płacić na przykład takich opłat jak rybacy, lub nawet powiem więcej jak rybacy, dlatego że rybacy mają wyłączone pewne dni i mają udostępnione tylko kilka dni. A ci, którzy korzystają i zarabiają, uważam, że powinni płacić dużo więcej nawet rocznego, tak jakby rocznej opłaty niż rybacy. Słuchajcie, może ja tutaj się zbędnie produkuję, ale może jest w ogóle taki zapis w prawie. Trzeba byłoby znaleźć i po prostu to wdrożyć, bo no akurat nie śledziłem tego. Dlatego być może moja rozmowa dzisiaj, mój monolog jest dzisiaj w ogóle zbędny, a taki zapis już jest, ale nie jest stosowany. Mili, no niestety mamy taką tragedię w naszych wodach, że musimy robić coraz większe obostrzenia. I nie możemy dopuścić do tego, żeby wandale i hunowie najeżdżali na nasze te już i tak wyeksploatowane wody, i musimy wymagać w naszych kołach, na naszych gospodarzach z Polskiego Związku Wędkarskiego, żeby niestety wprowadzali coraz większe obostrzenia, ale nie na nas, nie na nas zwykłych wędkarzy, a na tych eksploatorów, którzy eksploatują nasze wody w mega, że tak powiem, wypadach nad tą wodą i w mega ilości. W łowieniu ryb, oczywiście, to nie są takie wielkie liczby, jak były kiedyś, że ktoś mógł na przykład złowić, nie wiem, 20-30 sandaczy, tak jak Stefan, 60-80 sandaczy, tak, na jakąś tam żyłkę 40 czy 50, bo tego sandacza było, akurat woda z elektrociepłowni wychodziła i tam minus 30 było, stali akurat się też zarwała, to też opiszę kiedyś w książce, zarwała się kra i Stefan jako mały chłopak wpadł do wody przy minus 30 paru stopniach. Tak, no takie rzeczy były, a cała główka, to główka tutaj żerańska, cała główka była, słuchajcie, zasiana ludźmi, bo tak brały sandacz. Stefan mówi, że trudniej było złowić ukleje niż sandacze. To nie ma, takie czasy już nigdy nie wrócą. Płacimy składkę roczną na mocy amatorskiego regulaminu, tak? Czy to, co robią ludzie, którzy zarabiają na tym komercyjnie i hurtowo, czy to są amatorzy? Czy oni powinni płacić na zasadzie amatorskiego połowu ryb? Czy to jest zawodowe łowienie ryb? Zastanówmy się. Moim zdaniem to podlega już pod jakieś zawodowe łowienie ryb, jak rybacy. A niejednokrotnie ci ludzie łowią więcej jak rybacy. Na pewno większe szkody robią niż rybacy.